Witamy w programie Rzeszów w obiektywie, w tym miesiącu między innymi. Rusza przebudowa dworca lokalnego w Rzeszowie, plany budowy nowego mostu na Wisłoku, modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt Kundelek, trwa nabór do podkarpackiej policji. Mieszkańcy Rzeszowa oraz przyjeżdżający do stolicy województwa od strony Alei Sikorskiego muszą się liczyć z utrudnieniami na trasie. Od 16 sierpnia przez około 2 tygodnie prowadzone będą prace na końcowym odcinku ulicy związane z wymianą bieżącej konstrukcji drogi. W związku z tym, że Sikorskiego jest skończona, tam prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, bo mogą być pewne utrudnienia. Teraz w ciągu najbliższych 2 tygodni będzie mały objazd po lewej stronie drogi, także bardzo prosimy, aby kierowcy tam zwolnili i dostosowywali się do znaków. Na pozostałych odcinkach Alei Sikorskiego trwają prace podziemne, brukarskie oraz budowa oświetlenia. Powstaną także ciągi pieszo-rowerowe. W efekcie aleja ma zyskać 4 pasy ruchu, podobnie jak remontowana ulica Podkarpacka. Harmonogram prac zakłada zakończenie inwestycji na koniec bieżącego roku. Zmodernizowana ulica na trasie Rzeszów-Tyczyn ma być w przyszłości częścią południowej obwodnicy miasta. Jesienią ruszy przebudowa dworca komunikacji lokalnej pod wiaduktem śląskim w Rzeszowie. Prace związane z modernizacją dworca rozpoczną się dokładnie 1 września. W związku z inwestycją pasażerowie wybranych linii autobusowych muszą liczyć się z licznymi niedogodnościami. Tymczasowo dworzec komunikacji lokalnej zostanie przeniesiony na ulicę Kasprowicza i Borelowskiego. Ulica Kasprowicza zostanie wyłączona całkowicie z ruchu. Będą tam 3 stanowiska dla potrzeb komunikacji miejskiej i dalekobieżnej, jak również przy ulicy Borelowskiego pod wiaduktem 1 stanowisko dla potrzeb komunikacji dalekobieżnej, między innymi dla polskiego busa. Jakie zmiany zakłada projekt nowego dworca? Przede wszystkim w północno-wschodniej części terenu dworca powstanie 2-piętrowy budynek z kasami biletowymi, punktem informacyjnym, poczekalnią dla pasażerów, przechowalnią bagażu oraz toaletami i pomieszczeniami socjalnymi dla kierowców autobusów. Powstaną nowe perony z elektronicznymi tablicami informacyjnymi i wymieniona zostanie cała nawierzchnia dworca. Dodatkowo projekt modernizacji zakłada montaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Koszt przebudowy dworca lokalnego w Rzeszowie to około 20 milionów złotych. Prace mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku. Urząd Miasta Rzeszowa informuje, że w dniach od 1 do 4 sierpnia będzie dokonywana dezynsekcja na terenach zielonych miasta w celu zwalczania kleszczy i komarów. Oprysk będzie wykonywany w godzinach wieczorno-nocnych, a tereny zostaną zabezpieczone przez Straż Miejską. Wydłuży się remont kładki łączącej rzeszowskie bulwary z Nowym Miastem. Remont kładki nad Wisłokiem rozpoczął się z początkiem lipca tego roku. Prace miały zakończyć się w połowie sierpnia. Niestety w trakcie prac okazało się, że kilka elementów wymaga głębszego remontu. Wymieniona zostanie drewniana nawierzchnia kładki, a cała konstrukcja zostanie oczyszczona i pomalowana. Pojawią się również nowe balustrady. Zostanie skierowane nowe zadanie, właśnie polegające na oświetleniu nowej kładki. Także myślę, że jesienią na pewno będzie już, oprócz tego, że będzie nowa, wyremontowana, to jeszcze pięknie podświetlona. Prace związane z remontem kładki mają zakończyć się 19 września. W najbliższy czwartek, 31 sierpnia, na Stadionie Miejskim w Rzeszowie odbędzie się mecz młodzieżowych reprezentacji do lat 20 Polski i Szwajcarii. Spotkanie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Bezpłatne wejściówki rozeszły się niemal w błyskawicznym tempie. Będzie cały stadion kibiców. Będzie to radosne święto dla całej piłki nożnej na Podkarpaciu. Mało tego, jakie jest zainteresowanie ze świata. Mamy potwierdzonych 20 ponad skautów, którzy przyjadą z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii, z Holandii, bo po prostu jest tak ogromny z Niemiec również też. Przede wszystkim tutaj jak gdyby z Borussii i z Bayernu są skauci, którzy chcą, prawda, podglądnąć te jak gdyby narybki, które praktycznie już za chwileczkę będą w pierwszej reprezentacji, mogą w klubach również być praktycznie pozyskani. To jest dla nas też bardzo ważne. Mecz rozgrywany jest w ramach turnieju 8 narodów. W kadrze reprezentacji Polski U20 zagra jeden zawodnik z Podkarpacia, Radosław Majewski, bramkarz pierwszoligowej Stali Mielec. W kolejnym meczu polska reprezentacja zmierzy się z drużyną z Włoch.
Rzeszowski magistrat wybrał wykonawcę rozbudowy ulicy Podkarpackiej. Modernizacja dotyczy odcinka od ulicy 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta. Inwestycje wykona konsorcjum firm z Krosna i Dębicy. Chcemy, aby ta ulica aż do granicy z Bogufałą miała taki przekrój jak w tej chwili ulica Podkarpacka, czyli po dwa pasy z każdej strony. W sumie będzie 4 pasy ruchu. Oczywiście cała infrastruktura podziemna, czyli kanalizacje, wodociągi, całe uzbrojenie teletechniczne. Oprócz tego oczywiście chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, nowe zatoki autobusowe. Niespełna 2-kilometrowy odcinek Krajowej 19 przetnie pas zieleni. Powstaną także 2 skrzyżowania na przecięciu ulicy Podkarpackiej ze Zwiemczycką oraz Podkarpackiej z Beskidzką i Jarową. Podobnie jak na ulicy Sikorskiego, kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W tej chwili firmy dokładnie planują, jaka będzie organizacja ruchu, z której strony będą zaczynać, czy teraz od strony tutaj Zwieńczycy, gdzie w tej chwili budowany jest węzeł, czy też obok Ufały. No zobaczymy, jak to będzie najbardziej efektywne i w ten czas ten ustalimy dokładnie, jak ten ruch będzie się odbywał. Oczywiście będziemy to robić, chcieli w taki sposób, aby te utrudnienia były jak najmniejsze, ale nie da się wykluczyć, że takowe powstaną. Prace rozpoczną się w pierwszej połowie sierpnia i mają potrwać do końca października 2018 roku. Inwestycja w 85% będzie współfinansowana z programu Polska Wschodnia. Trwa nabór do podkarpackiej policji. Potrzebni są funkcjonariusze m.in. w Tarnobrzegu, Krośnie czy Rzeszowie. Policjantem może zostać osoba niekarana z polskim obywatelstwem o nieposzlakowanej opinii i co najmniej średnim wykształceniu. Po złożeniu dokumentów na kandydatów czeka postępowanie kwalifikacyjne. Kandydaci muszą pozytywnie zaliczyć test wiedzy. On składa się z 10 pytań. To przede wszystkim pytania o ustrój w Polsce, ale także o kwestie bezpieczeństwa publicznego. Drugi punktowany etap to test sprawnościowy. Osoby w odpowiednim, wskazanym czasie muszą pokonać taki sprawnościowy tor przeszkód. Potem chyba najtrudniejszy etap, bo postępowanie, test psychologiczny nazywany multiselectem, to dość szczegółowe, drobiazgowe pytania, które mają jakby ocenić profil i predyspozycję kandydata do tego, czy nadaje się po prostu do służby w policji. Na kandydatów kolejno czeka komisja lekarska, badania lekarskie oraz wydanie poświadczenia bezpieczeństwa. W przypadku pozytywnego przejścia kolejnych etapów kandydaci trafią na listę rankingową. W województwie służba w policji cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy wielu chętnych do tego, aby stać się policjantem. W tym roku wpłynęło już ponad 1000 podań. Oczywiście zachęcamy wszystkich, którzy chcą podjąć takie wyzwanie, którzy chcą związać się z policją, aby składali podania i starali się przejść pozytywnie ten proces rekrutacyjny. Na chętnych czeka około 160 miejsc. 2 rzeszowskie szkoły podstawowe zostaną rozbudowane oraz powstaną nowe żłobki w stolicy Podkarpacia. Rzeszów to jedno z młodszych miast w Polsce, w którym co roku przybywa dzieci. Dodatkowo w związku z reformą edukacji wydłużona zostanie nauka m.in. w szkołach podstawowych o 2 lata. Konieczna jest zatem szybka rozbudowa szkół. Katarzyna Pawlak z Biura Prasowego Urzędu Miasta informuje, że podjęto decyzję o rozbudowie m.in. szkoły podstawowej nr 6 przy ulicy Rubinowej na Załężu. Zostanie tam nadbudowane piętro nad istniejącym przedszkolem, gdzie powstaną dodatkowe sale lekcyjne oraz zaplecze socjalne. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji na rozbudowę szkoły na Załężu. To jest nowa szkoła. Ona została wybudowana niedługo po tym, jak Załęże weszło w granicę Rzeszowa. Cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Na początku ze szkoły korzystało tylko około 90 dzieci, natomiast w tej chwili przekroczyła już liczbę 200 dzieci, które tam uczęszczają. Podjęliśmy decyzję, żeby nadbudować piętro nad istniejącym przedszkolem. Powstaną tam dodatkowe sale lekcyjne, a także zaplecze socjalne. Dużo większe prace czekają szkołę podstawową nr 24 przy ulicy Czajkowskiego na Zalesiu.
Tam postanowiliśmy wybudować dodatkowe skrzydło, w którym znajdzie się dodatkowych 5 sal lekcyjnych, świetlica, stołówka, kuchnia z zapleczem, a także mała sala gimnastyczna z zapleczem technicznym. Dodatkowo dzieciaki zyskają także boisko wielofunkcyjne na zewnątrz, a także cały budynek szkoły czeka termomodernizacja. Dodatkowo w przyszłym roku ma ruszyć budowa hali sportowej przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Rzeszowie. To będzie sala taka typowa, która jest przy szkołach naszych, tych, które już mamy w mieście. Oczywiście nie będzie to hala taka jak przy 5. liceum, która ma wymiary 65 metrów na 45, ale to będzie hala, w której mieści się będzie boisko pełnowymiarowe do koszykówki. Magistrat inwestuje również w nowe żłobki. Żłobek przy ulicy Granicznej zostanie oddany do użytku jeszcze pod koniec tego roku. Miasto Rzeszów jest miastem jednym z dwóch w Polsce, gdzie liczba mieszkańców ciągle wzrasta. Dlatego jeżeli liczba mieszkańców wzrasta, to przybywa przede wszystkim najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Są potrzeby budowy żłobków, przedszkoli i szkół. Średnio w naszych żłobkach jest od 125 do 150 dzieci. Na dzień dzisiejszy mamy w naszych żłobkach ponad 1200 dzieci. Są ciągle potrzeby, więc te żłobki będziemy ciągle dobudowywać. Dwa kolejne żłobki powstają na osiedlu Budziwój i Projektant. Jesienią ruszy przebudowa dworca komunikacji lokalnej pod wiaduktem śląskim w Rzeszowie. Prace związane z modernizacją dworca rozpoczną się dokładnie 1 września. W związku z inwestycją pasażerowie wybranych linii autobusowych muszą liczyć się z licznymi niedogodnościami. Tymczasowo dworzec komunikacji lokalnej zostanie przeniesiony na ulicę Kasprowicza i Borelowskiego. Ulica Kasprowicza zostanie wyłączona całkowicie z ruchu. Będą tam 3 stanowiska dla potrzeb komunikacji miejskiej i dalekobieżnej, jak również przy ulicy Borelowskiego pod wiaduktem jedno stanowisko dla potrzeb komunikacji dalekobieżnej, między innymi dla polskiego busa. Jakie zmiany zakłada projekt nowego dworca? Przede wszystkim w północno-wschodniej części terenu dworca powstanie dwupiętrowy budynek z kasami biletowymi, punktem informacyjnym, poczekalnią dla pasażerów, przechowalnią bagażu oraz toaletami i pomieszczeniami socjalnymi dla kierowców autobusów. Powstaną nowe perony z elektronicznymi tablicami informacyjnymi i wymieniona zostanie cała nawierzchnia dworca. Dodatkowo projekt modernizacji zakłada montaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Koszt przebudowy dworca lokalnego w Rzeszowie to około 20 milionów złotych. Prace mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku. Trwa modernizacja części zewnętrznej kojców, które są w hali schroniska dla bezdomnych zwierząt Kundelek w Rzeszowie. Remont części kojców już się zakończył. Stare zostały zburzone, a w nowych między innymi wzmocniono fundamenty, wymieniono fronty oraz je zadaszono. Te kojce, ze względu na to, że te ściany są troszeczkę wyższe niż wcześniej, będą powodowały to, że psy nie będą do siebie skakać pomiędzy kojcami. Wcześniej większe psy były w stanie, że tak powiem, krzyczeć na siebie pomiędzy kratami, a teraz uda się nam tego uniknąć po prostu. W związku z czym te kojce będą bardziej wyciszone, te psy nie będą się nakręcały, nie będą agresywne w stosunku do siebie, w związku z czym będą spokojniejsze, ich stres się zmniejszy, ich pobyt tutaj będzie troszeczkę lepszy. Do tej pory udało się przeprowadzić remont połowy tych kojców. Prace obejmowały zburzenie tak naprawdę całych tych kojców, następnie wzmocnienie fundamentów, postawienie ścian od nowa, wymiana frontów, a także, co nas bardzo cieszy, zostało wprowadzone zadaszenie kojców, które pozwala na osłonięcie zwierząt przed opadami atmosferycznymi, zarówno deszczem, jak i śniegiem, ale także chroni je przed nadmiernym nasłonecznieniem, co też pozwala później tak naprawdę wolontariuszom spędzać więcej czasu ze zwierzętami. Remont schroniska finansuje Urząd Miasta. Całkowity koszt inwestycji to około 500 000 zł. Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt planuje w przyszłości również modernizację części wewnętrznej hali schroniska, na którą chce pozyskać fundusze unijne. Można przychodzić do nas i wyprowadzać psy na spacer poza teren schroniska. Osoby powinny dzień wcześniej zadzwonić do nas i umówić się na konkretną godzinę, żebyśmy mogli po prostu zaplanować tak plan prac w schronisku. Osoby powinny być pełnoletnie, ewentualnie osoby 16-letnie mogą przyjść z pozwoleniem od rodzica.
Natomiast takie młodsze osoby powinny przyjść ze sobą dorosłą, towarzyszącą.